Każdy podcast, który dla Was nagrywam, składa się z trzech części. Pierwsza to krótkie wprowadzenie, druga to omówienie sprawy, a trzecia to podsumowanie historii razem z kilkoma słowami ode mnie. Początek zawsze nagrywam na końcu. Jestem już wtedy po tak zwanym researchu, po napisaniu scenariusza i łatwiej jest mi stworzyć krótkie wprowadzenie, które nadaje zarys całej sprawy, o której będziecie słuchać. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Mateusz Kawecki. Jestem właśnie po nagraniu omówienia sprawy oraz zakończenia i przyszedł czas na wprowadzenie, a ja mam w głowie pustkę. Bo pomimo tego, że przerobiłam większość dostępnych źródeł, ułożyłam chronologicznie wszystkie wydarzenia, to czuję, jakby coś mi umknęło, jakbym o czymś nie wiedziała. Coś mnie tak dziwnie uwiera, bo niby znam koniec historii, a ja nadal nie jestem w stanie domknąć tej sprawy w mojej głowie. Nie składa mi się ona w jedną całość. Zapraszam Was do wysłuchania nowego odcinka o Mateuszu Kaweckim. Jestem ciekawa, jakie w Was ta historia wzbudzi odczucia. Jest 2018 rok. Znajdujemy się w Hanowerze, mieście położonym na północy Niemiec. To właśnie tutaj 5 lat temu przeprowadził się Mateusz Kawecki. Mateusz ma 30 lat i pochodzi z Chutkowa, wsi znajdującej się w województwie lubelskim. Mężczyzna od kilku lat pracuje w branży budowlanej razem z ojcem, z którym również wspólnie mieszka. W Niemczech jest również jego siostra Kasia. W sumie jest tu prawie cała rodzina Kaweckich, oprócz mamy, która została w Polsce, w Chutkowie. Mateusz od pewnego czasu jest w związku. Para poznała się przez portal społecznościowy. Dziewczyna mieszka w Lipiej Górze, miejscowości koło Piły. Związek rozwija się w najlepsze, a na Mateusza czeka najważniejsza rola w życiu. Otóż razem ze swoją partnerką spodziewają się dziecka. Przyszły tata jest bardzo podekscytowany. Nie może się doczekać, aż będzie mógł przytulić swoją córeczkę, bo to właśnie mała dziewczynka ma przyjść na świat. Mateusz ma jasno sprecyzowany plan na życie. Chce wrócić do Polski, zamieszkać wspólnie ze swoją ukochaną, aby móc razem wychowywać dziecko i tworzyć rodzinę. Na liście celów są również oczywiście oświadczyny. Poród miał się odbyć w okolicach Wielkanocy, która w 2018 roku wypadała 1 kwietnia. Mężczyzna nie wyobrażał sobie, by miałoby go nie być przy narodzinach swojego pierwszego dziecka. Postanowił więc wziąć specjalnie na ten cel urlop i chciał przyjechać do Polski parę dni wcześniej po to, aby wspierać swoją kobietę, ale i również po to, by móc spędzić święta wspólnie z rodziną. Mateusz miał wyruszyć w drogę do Lipiej Góry w środę, 28 marca przed północą około 23:30. Specjalnie wybrał godziny nocne, bo nie chciał marnować tak teraz cennych dni na spędzanie ich w trasie. Jego ojciec wjechał do Polski również w środę, ale parę godzin wcześniej. Są dwie możliwe drogi, jakie można pokonać, by dostać się z Hanoweru do Lipiej Góry. Pierwsza to trasa przez Szczecin. Trwa ona 7 godzin. Druga jest krótsza o godziny i wiedzie przez Poznań. Mateusz zawsze wybiera opcję pierwszą, zarówno gdy jeździ z ojcem, jak i gdy jeździ sam. Według nich podróż tą drogą jest wygodniejsza, ale przede wszystkim ulice, którymi się przemieszczają autem, mają lepszą nawierzchnię. Samochód, jaki posiada mężczyzna, to BMW 525 z 1998 roku. Jest koloru granatowego, lekko poobijany, ale chłopak je bardzo lubi. Auto ma niemiecką rejestrację. Mateusz rusza w drogę. Przed wyjazdem jeszcze pożegnał się z siostrą, która zostawała na święta w Niemczech. Składają sobie życzenia, przytulają się, choć Kasia jeszcze nie wie, że to jej ostatnia rozmowa z bratem. Mężczyzna spędza całą noc w trasie. Następnego dnia, to jest 29 marca o 10:22, dzwoni do niego ojciec. Chciał wiedzieć, jak synowi mija droga, czy wszystko w porządku.
Mateusz opowiada, że przejechał już około 450 km. Mówi, że były straszne korki, bo zdarzyły się dwie ciężarówki, ale wyjeżdża właśnie ze Szczecina i ma jeszcze przed sobą jakieś 2 godziny jazdy do Lipiej Góry. Mężczyźni kończą rozmowę, a Mateusz, korzystając z przerwy, wysyła jeszcze SMS-a do swojej dziewczyny, że niedługo się zobaczą. Kasia, która została w Hanowerze o godzinie 17, dostaje wiadomość SMS od swojej przyszłej bratowej. Ta pyta się jej, czy nie wie, co się dzieje z Mateuszem, bo miał być u niej około 13, ale nadal go nie ma. Kasia nie wpada w panikę od razu, jednak zastanawia ją, co mogło zatrzymać mężczyznę, że do tej pory nie dojechał do swojej dziewczyny. Jest godzina 22, a z Mateuszem nadal nie ma kontaktu. Mężczyzna nie dzwoni, nie pisze, ani nie odpowiada na wiadomości, które rodzina wysyła mu na Facebooku. Rodzina oficjalnie rozpoczyna poszukiwania mężczyzny. Mama Mateusza, pani Anna, jeszcze tego samego dnia wieczorem udaje się na komendę miejską policji w Zamościu, aby zgłosić zaginięcie syna. To samo robi jej córka Kasia, informuje policję w Hanowerze o zniknięciu jej brata. Policja w Polsce jednak informuje kobietę, że jest jeszcze za wcześnie, aby uznać jej syna za osobę zaginioną. Sugerują jej, że chłopak na pewno się wkrótce odezwie do nich. W końcu jest młody, ma pieniądze, więc na pewno gdzieś jest i się dobrze bawi. Jednak tak się nie dzieje. Mateusz nadal nie skontaktował się z rodziną, ani nie dał znaku życia. Rodzina powtórnie zgłasza jego zaginięcie na policję zarówno polską, jak i niemiecką. Przyjmują oni zgłoszenie, przydzielają je do drugiej kategorii i zapewniają Kaweckich, że zdjęcie Mateusza wraz z dokładnym rysopisem ma trafić do wszystkich komend policji w kraju. Nadchodzą święta wielkanocne. Tak bardzo wyczekiwane, w końcu cała rodzina miała zasiąść wspólnie przy jednym stole. Tak rzadko im się to zdarza. Pani Anna żyje sama na co dzień w Polsce, a jej dzieci i mąż mieszkają w Niemczech. Rodzina rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Śledzi kilometr po kilometrze od Hanoweru do Szczecina i od Szczecina do Piły. Każdy punkt, gdzie mógłby chociaż przez chwilę być Mateusz. Wielkanoc Kaweckich to sprawdzanie restauracji, stacji paliw, zajazdów, moteli, szpitali. Przeglądają monitoringi, rozwieszają plakaty. Korzystają z mocy internetu i za pomocą portali społecznościowych proszą o pomoc w poszukiwaniach. 2 dni później na świat przychodzi córka Mateusza. Radość miesza się z rozpaczą. Chwile, które miały być najpiękniejsze, okazują się być pełne strachu o losy mężczyzny. Łzy radości przeplatają się ze łzami smutku. Nie tak to wszystko miało wyglądać. Mateusz miał tu być. Miał trzymać swoją ukochaną za rękę podczas porodu. Miał skakać z radości, że został ojcem. Zamiast tego wszystkiego jest cisza. Rodzina pomimo wszystko ma nadzieję, że mężczyzna się odnajdzie i będzie mógł patrzeć na to, jak dorasta jego córka. Nadal próbują się skontaktować z Mateuszem, jednak bez odpowiedzi, aż do momentu, kiedy telefon został całkowicie wyłączony. Nie było już sygnału, został tylko komunikat, że nie ma takiego numeru i połączenie jest niemożliwe do zrealizowania. Bliscy mężczyzny są już pewni, że musiało stać się coś złego. Nie zostawiłby on ich w takiej niewiedzy, nie powiadamiając, co się z nim dzieje. Takie zachowanie kompletnie do niego nie pasowało. Przychodzą pierwsze informacje od śledczych z policji z obu krajów. Niemieccy funkcjonariusze umywają ręce i twierdzą, że skoro mężczyzna jechał do Polski, to na pewno przekroczył granicę i sprawą powinna się zająć tutejsza jednostka. Polska policja sprawdza monitoring przejść granicznych w Kołbaskowie i Lubieszynie. Żaden z nich nie nagrał Mateusza, co daje im prawo wnioskować, że mężczyzna nie przekroczył granicy i dalej przebywa na terenie Niemiec. Zostają również monitoringi na stacjach benzynowych, autostradach oraz monitoringi miejskie. Żadne z nich nie ujawniły ani Mateusza, ani jego samochodu. Rodzina Kaweckich w tym czasie również poszukuje zaginionego. Nadal rozwieszają plakaty z jego wizerunkiem, rozpytują znajomych. Kasia sprawdza, czy w dniu, kiedy jej brat był w trasie, doszło do jakichś stłuczek, wypadków. Służby niemieckie informują ją, że w tym czasie nie stwierdzono żadnych zdarzeń drogowych z udziałem zarówno Mateusza, jak i jego BMW.
Zaginięcie Mateusza zostaje zgłoszone do Fundacji Itaka, do Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Rodzina występuje również w programie Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie. Apelują w nim o pomoc w poszukiwaniach. Ekipa telewizyjna pojawia się w Chudkowie. Obchodzą teren wokół domu i prowadzą rozmowy z rodziną. Krążą po podwórku, mijają stodołę, z gotowym do obróbki materiałem wracają do studia, by móc nakręcić materiał. Z wizytą w Chudkowie zjawia się również redaktor Rafał Zalewski, który kręci materiał dla Interwencji. Sprawa nabiera rozgłosu. Kaweccy dostają każdego dnia po kilka wiadomości. Ktoś widział Mateusza w Pile, ktoś w Bolesławcu, ktoś w Gdańsku, a ktoś w Słubicach. Każde takie zgłoszenie jest przez nich skrupulatnie sprawdzane oraz przekazywane na komendę policji w Zamościu, aby ta również mogła je zweryfikować. Jednak każda prośba zgłaszana do śledczych spotyka się z ich dezaprobatą. Gdy rodzina prosi ich o to, aby sprawdzili monitoring w Szczecinie, skąd Mateusz ostatni raz rozmawiał z ojcem, to tłumaczą, że został już sprawdzony i nic nie wykazał. Jednak nie mogą go udostępnić rodzinie. Prosili też o namierzenie telefonu, gdy był jeszcze aktywny. Jednak znów odbili się od ściany. Policja od początku założyła wersję, że Mateusz nie przekroczył granicy i że nie ma go w Polsce. Rzecznik Policji Zamojskiej jednak zapewnia, że każda informacja, którą przekazują policji kaweccy, zostaje sprawdzona. Zostają sprawdzone logowania telefonu Mateusza do stacji BTS. Okazuje się, że w Polsce nie logował się on do żadnej sieci. Tu nasuwa się już pierwsze pytanie. Jak mógł więc rozmawiać z ojcem, że zostało mu jeszcze 2 godziny jazdy, skoro jego komórka tak naprawdę nie mogła mieć zasięgu, skoro nie logowała się do żadnej stacji? Brak logowań do polskich stacji BTS potwierdza tezę policji o tym, że Mateusz nie przekroczył granicy i nadal musi przebywać w Niemczech. Ewentualnie mógł ją przekroczyć, ale z wyłączonym telefonem. Policja chce również sprawdzić media społecznościowe mężczyzny. Próbują zalogować się na jego konto na Facebooku, jednak nie mogą złamać hasła. Udaje się to siostrze Mateusza, Kasi, która przy pomocy specjalistów odzyskuje dane do logowania. Jednak to nic nie daje. Nie ma żadnych wiadomości, które mogłyby ruszyć śledztwo do przodu. Chociaż Kasia natrafia na jedną wiadomość, która wprawia ją w osłupienie. W skrzynce odbiorczej na Facebooku Mateusza znajduje się wiadomość od komendy policji w Zamościu. Proszą oni mężczyznę o kontakt, mówią o fakcie zgłoszenia zaginięcia przez jego matkę. Namawiają do kontaktu z rodziną lub najbliższą jednostką policji. Na końcu zostawiają prośbę o podanie informacji o jego aktualnym miejscu pobytu. Jak można się domyślić, wiadomość ta zostaje bez odpowiedzi. Rodzina, by móc odnaleźć Mateusza, chwyta się każdej możliwości. Dlatego proszą o pomoc pana Krzysztofa Jackowskiego, słynnego jasnowidza. Ma on wizję, która przedstawia śmierć Mateusza w wyniku wypadku samochodowego na drodze krajowej nr 10 między Mirosławcem a Wałczem. Na tym odcinku znajduje się mostek, a za nim woda. W tym miejscu miał on wpaść w poślizg na łuku drogi. Widział również zatopione w bagnie BMW należące do mężczyzny. Kaweccy sprawdzają skazany odcinek 10 razy. Jednak nie znaleźli ani śladów gwałtownego hamowania, ani uszkodzonych barierek, które miałyby sugerować wypadek. Miejsce przeszukuje również bezskutecznie policja. Rodzina proponuje użycie drona, jednak komenda w Zamościu go nie posiada. A poza tym są to dla nich za duże koszta. Kaweccy decydują się sami wynająć drona z sonarem, by sprawdzić pobliskie jeziora, rzeczki, stawy i strumyki, jednak to również nic nie dało. Oprócz Krzysztofa Jackowskiego w poszukiwaniach brał udział również medium. W sumie to nawet kilka. Jeden widział auto Mateusza w lesie, a przy nim 2 mężczyzn rozmawiających we wschodnim języku. Mieli oni obserwować wcześniej Mateusza. Drugi medium widział go pobitego, z zaklejonymi ustami, duszącego się. Według kolejnego był uwięziony w bunkrze. Jeszcze inni twierdzili, że jest on poza światami, co oznacza, że jest w śpiączce lub że nie żyje bądź stracił pamięć. W maju 2018 roku rodzina Kaweckich decyduje się na wyjazd z rodzinnego Chudkowa.
pozostawiają dom pusty, by móc wspomóc policję w rzetelnym poszukiwaniu Mateusza. I tak oto na osi czasu mamy czerwiec 2018 roku. Poszukiwania Mateusza nadal nie przyniosły żadnych efektów. Rodzina wróciła do swojego domu i nadal zastanawia się, co jeszcze można zrobić, by móc odnaleźć ich bliskiego. Nawet nie wiadomo, kiedy z budzącej się do życia wiosny nastało upalne lato. Na wsi tę porę roku odczuwa się całkiem inaczej niż w mieście. Nie ma tutaj pędzących samochodów, po których zostaje tylko smród spalin, powietrze jest czyste, wolne od smogu. Dlatego każdy nowy zapach jest znacznie szybciej wyłapywany i tak też było w Chudkowie. Sąsiedzi rodziny Kaweckich zaczęli się skarżyć na odór padliny, który wydobywa się z ich stodoły. Nie był on na tyle intensywny, by wywoływał niepokój, jednak zastanawiające było jego pochodzenie. Stodoła stoi dzień i noc otwarta. Codziennie ktoś do niej wchodzi i nikt nie zauważył niczego szczególnego. Sąsiedzi i rodzina zakładają więc, że pewnie do stodoły dostało się konające dzikie zwierzę i tam zdechło, a jego truchło powoli zaczęło się rozkładać. Jednak mijały miesiące, a zapach nie ustawał. 12 września 2018 roku sąsiad zaczepia panią Anię, mamę Mateusza. Pyta się jej, czy wiadomo, co jest powodem tego odoru, który od kilku miesięcy unosi się w powietrzu. Kobieta podtrzymuje, że to były zwłoki zwierzęcia. Mówi, że może powinni sprawdzić piętro stodoły, jednak wchodzi się tam za pomocą drabiny, a ona nie chce robić tego sama. Sąsiad oferuje więc swoją pomoc i zmierza w kierunku budynku, by móc odnaleźć źródło odoru. Kiedy obydwoje weszli na poddasze, natknęli się na coś czarnego. Z początku myśleli, że to jakiś koc, jednak prawda okazała się być bardziej przerażająca. Na piętrze odnaleźli zwłoki nikogo innego jak Mateusza Kaweckiego. Ciało mężczyzny było w znacznym rozkładzie. Leżało na słomie, nie miało głowy, która odpadła pod wpływem procesu gnilnego. Twarz była zapadnięta, sama skóra i kości. W szczęce brakowało wszystkich zębów. Były one ułożone obok leżących zwłok. Na szyi Mateusza były widoczne dwa sine ślady po pętlach. Natychmiast została wezwana policja. Do drewnianej konstrukcji dachu doczepione były dwie pętle zrobione z linek. Obok ciała mężczyzny leżał jego plecak, a w nim portfel z dokumentami i ładowarka. W kieszeni spodni znajdują telefon komórkowy. Pani Anna potwierdziła, że te rzeczy należą do jej syna. Nie znaleziono jednak przy nim kluczyków od auta oraz dokumentów od niego. Dodatkowo na sianie leżały butelki. Jedna po coli, druga po wodzie mineralnej, w której na dnie leżały niedopałki papierosów. Znaleziono również karton po soku pomarańczowym. Rodzina była tym zaskoczona, ponieważ znali dobrze Mateusza i wiedzieli, że nienawidzi on tego smaku i nigdy go nie pił. Dalej leży butelka po wódce. Na miejsce przybywa prokurator. Wyklucza on udział osób trzecich przy tej śmierci. Śledczy wykonują kilka zdjęć, a ciało zmarłego zostaje przewiezione do Zakładu Patomorfologii Szpitala Papieskiego w Zamościu. Zabezpieczona zostaje również jego odzież. Rodzina jest świadkiem nieudolnej pracy policjantów. Otóż nie zabierają oni do sprawdzenia znalezionych butelek, nie przeszukują stodoły, nie zabierają wszystkich szczątków. Mówią dość bezpośrednio do zrozpaczonej mamy Mateusza, że aby móc zebrać wszystkie części ciała jej syna, takie jak na przykład zęby czy drobne kostki, to musieliby przez 2 tygodnie siano w stodole sitem przesiewać i nie mają zamiaru tego robić, a jeśli ona z rodziną chce, to jak najbardziej może. Prokuratura rejonowa w Zamościu wszczyna śledztwo w kierunku doprowadzenia do targnięcia się na własne życie. 13 września, dzień po odnalezieniu zwłok, rodzina odbiera z prosektorium rzeczy należące do Mateusza. Dziwił ich fakt, że w ciągu niecałej doby można przebadać tyle przedmiotów. Dodatkowo dziwił ich też sposób przekazania rzeczy. Były one niechlujnie powrzucane do worka na śmieci. Kolejnego dnia, 14 września,
ojciec Mateusza postanawia jeszcze raz przeszukać stodołę. Znajduje on kilka części garderoby oraz but syna z kawałkami jego nogi w środku. Pan Kawecki natychmiast wzywa śledczych. Zabezpieczają oni znaleziony fragment i dodatkowo odnajdują wepchniętą w słomę żubrówkę oraz paczkę po papierosach. Jednak nie decydują się zabrać tego do sprawdzenia. Zabierają tylko but i odnalezione jeszcze kości przedramienia Mateusza. Wiadomość o śmierci szukanego przez kilka miesięcy mężczyznę obiega całą Polskę oraz Niemcy. 17 września 2018 roku odbywa się pogrzeb zmarłego. Został on pochowany, choć nadal nie było wyników DNA i nie było stuprocentowej pewności, że to ciało Mateusza. Prokuratura tłumaczy, że rodzina zgłosiła się z prośbą o wydanie zwłok, więc zostały jej one wydane. Lekarze z prosektorium również mieli problem z ustaleniem daty śmierci Mateusza Kaweckiego. Początkowo wpisali 28 marca, jednak tego dnia Mateusz jeszcze żył. Kolejną propozycją był 29 marca, jednak wtedy również kontaktował się z ojcem, będąc w Szczecinie. W końcu lekarz zrezygnowany powiedział, by rodzina sama podała datę śmierci, bo zazwyczaj jest ona konsultowana z najbliższymi zmarłego. Sytuacją interesuje się dziennikarz Rafał Zalewski, reporter programu Interwencja oraz Państwo w Państwie. Dziwi go prowadzenie w tak nierzetelny sposób śledztwa. Przyjeżdża on znowu do Chudkowa, by porozmawiać z rodziną Kaweckich. Rodzina opowiada mu o każdym błędzie, który miał miejsce podczas zabezpieczania miejsca znalezienia zwłok. Opowiada o braku podstaw do uznania, że Mateusz popełnił samobójstwo. Zaprzecza, że zwłoki mogły przez tyle czasu tam być. Drzwi od stodoły były przecież przez cały czas otwarte na oścież i nikt niczego nie widział. A z parteru dokładnie jest widać miejsce, w którym zostało odnalezione ciało Mateusza, więc na pewno będąc tam prawie codziennie, rodzina zauważyłaby, że on tam wisi. Twierdzą również, że został on zamordowany, a jego ciało zostało podrzucone tak, aby upozorować samobójstwo. Redaktor sam jest zdziwiony takim obrotem sprawy. W końcu kręcił materiał dla Interwencji 1,5 miesiąca po zaginięciu mężczyzny w Chudkowie i nie czuł żadnego odoru, pomimo że przechodził koło tej stodoły. Był od jej drzwi kilka centymetrów. Rafał Zalewski decyduje się porozmawiać z prokuratorem, który prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Mateusza. Zarzuca on prokuraturze naganny sposób przekazania rzeczy osobistych zmarłego oraz sam fakt niezabezpieczania dowodów. Mówi także o tezie samobójstwa, pomimo dowodów świadczących przeciw. Prokurator tłumaczy, że teza o odebraniu sobie życia została oparta na podstawie znalezionych lin wisielczych oraz śladów od nich na szyi zmarłego. O dziwo, 2 godziny po tej rozmowie do Chudkowa przyjeżdża policja, by zabezpieczyć dowody, których nie zabezpieczyła w dniu odnalezienia zwłok. Sprawę Mateusza przyjmuje prokuratura okręgowa w Zamościu z powodu zastrzeżeń rodziny co do pracy prokuratury rejonowej. Jednak i ona będzie prowadzić tę sprawę w oparciu o artykuł 151 kodeksu karnego, czyli targnięcie się na własne życie. Dodatkowo prokuratura w Chełmie zajęła się zaniedbaniami śledczych, w tym 3 policjantów, 2 policjantów z Wydziału Kryminalnego Zamojskiej Komendy oraz posterunkowy z Krasnobrodu, ale i też zajęła się prokuratorem, który nadzorował zabezpieczanie zwłok Mateusza. Został im postawiony zarzut o niedopełnienie obowiązków. Śledztwo jednak zostało umorzone, ale komendant wojewódzki policji zarządził przeprowadzenie wewnętrznego postępowania dyscyplinarnego wobec policjantów. 2 z nich zostali ukarani nagadami, wobec 1 skończyło się na czynnościach wyjaśniających. Rodzina złoży później wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy odpowiedzialnych za skandaliczne zabezpieczenie zwłok Mateusza. Z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przychodzi opinia biegłych, którzy wykonywali badania porównawcze obojga rodziców i znalezionych w stodole zwłok. Według nich potwierdza się, że w prawie 100% ciało należało do Mateusza Kaweckiego. Nadal jednak nie ma wyników sekcji zwłok. Nie są znane przyczyny śmierci. W przypadku zwłok w stanie gnilnym trudno jest ustalić, co było powodem utraty życia.
Samochód Mateusza nadal nie został odnaleziony. Przeszukano zbiorniki wodne, jednak to nic nie dało. Auto nie było w tym czasie przerejestrowywane ani zgłaszane w polskich bazach. Prokuratura zwróciła się do strony niemieckiej, aby ta sprawdziła tamtejsze bazy. Jednak u nich również nie wykryto żadnych zmian. Telefon Mateusza przekazano do instytucji specjalistycznej, która po wstępnych badaniach podjęła się próby odzyskania danych, które mogły być skasowane lub potwierdzałyby logowanie aparatu. W toku śledztwa i sprawdzaniu połączeń wychodzących i przychodzących z telefonu Mateusza, technicy odkrywają, że 30 marca, a więc dobę po faktycznym zaginięciu, z telefonu komórkowego ofiary zostało wykonane połączenie wychodzące do stryja Mateusza. Jednak żadne połączenie nie dociera do telefonu odbiorcy. Okazało się również, że nie dzwonił do swojego ojca ze Szczecina. Kiedy mówił ojcu, że jest w drodze do Lipiej Góry, to tak naprawdę był w Niemczech. Wprowadzał rodzinę w błąd, w pewnym momencie sam wyłączył telefon. Przy Mateuszu Kaweckim zostały znalezione bilety z polskiej komunikacji miejskiej. Po zbadaniu wszystkich dowodów prokuratura jednoznacznie stwierdziła, że Mateusz nie wyjechał z Niemiec ani swoim BMW, ani żadnym innym autem. Do Polski przyjechał pociągiem z przesiadkami. Dzięki biletom udało się prześledzić całą jego trasę, którą wykonywał pod koniec marca 2018 roku. Granicę polsko-niemiecką przekroczył dopiero w nocy z 29 na 30 marca, a przypominam, że miał wyjechać 28 marca w nocy. Dojechał do Frankfurtu, skąd prawdopodobnie pieszo dotarł do Słubic, gdzie przenocował w jednym z hoteli. Miał tam być z inną osobą, jednak do tej pory nie ustalono, kim jest ta osoba. Potem pociągiem pojechał do Warszawy, a stamtąd już busem Wielki Piątek 30 marca do Zamościa. Był tam tuż przed północą. Nie wiadomo jednak, jak dostał się do Chutkowa. Samochodu również nie znaleziono. Polscy śledczy otrzymali wiele tomów materiałów od niemieckich organów ścigania, którzy przeszukiwali mieszkanie Mateusza w Hanowerze. Przeszukiwali oni jego tablet oraz zabezpieczali monitoring. W mieszkaniu Mateusza znaleziono praktycznie wszystkie jego ubrania i rzeczy. Nic nie wskazywało, aby miał się pakować i gdzieś wyjeżdżać. Torba została w mieszkaniu w Hanowerze. Dodatkowo miał zostać znaleziony również list pożegnalny, jednak nie ujawniono jego treści. Wszystkie znalezione przy zmarłym rzeczy przekazano do Laboratorium Komendy Głównej Policji. Specjaliści nie znaleźli na nich śladów genetycznych osób trzecich. Wykluczono również, by ktokolwiek pomagał lub namawiał go do targnięcia się na życie. Wiele wskazuje na to, że zabójstwo zaplanował. Prokuratura okręgowa w Zamościu wobec braku znamion czynu zabronionego umorzyła śledztwo. Rodzina złożyła zażalenie na decyzję prokuratury. Według nich nie jest znana dokładna data śmierci Mateusza. Jest ona podana ogólnie od marca do września 2018 roku. Dodatkowo nie ustalono, czy znajdował się on pod wpływem środków odurzających bądź narkotyków. Nadal nie są znane personalia osoby, z którą Mateusz miał rzekomo przebywać w hotelu w Słubicach. Nie znaleziono samochodu marki BMW należącego do niego. Rodzina nie wierzy w samobójstwo. Są pewni, że Mateusz miał po co i dla kogo żyć. Planował z dziewczyną ślub, chrzciny, wspólne zamieszkanie. Na świat miało przyjść jego dziecko. W tygodniku zamojskim znalazłam informację, że siostra Mateusza po zaginięciu brata sprawdzała jego wyszukiwarkę w tablecie. Okazuje się, że wyszukiwał on informacji ze stronami na temat porodu, co trzeba zabrać do szpitala. W notesie zapisał nawet listę potrzebnych rzeczy, takich jak butelka, pampersy, śpioszki, piżama, woda, chusteczki. I gdyby na tym skończyła się ta sprawa, to może inaczej podchodziłaby do niej opinia społeczna. Wszyscy uważaliby, że to było z pewnością zabójstwo i największa wina jest w prokuraturze, która nie dopełniła swoich czynności. Jednak głos zabrała ciocia Mateusza, mieszkająca w Hanowerze. Komentowała ona publicznie pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem posty, które miały związek z Mateuszem. Zarzucała rodzinie zatajanie faktów przed policją.
Według niej Mateusz miał chorować na depresję, miał mieć problemy finansowe, był ponoć uzależniony od hazardu. Dodatkowo rodzina mężczyzny miała już dawno wiedzieć o pozostawionym przez niego liście pożegnalnym, jednak ukryła ten fakt przed śledczymi. Podobno również nie miał być on ojcem dziecka swojej partnerki. Pamiętajcie proszę, że są to tylko komentarze i nie mamy potwierdzenia w rzeczywistości, jak było naprawdę. Chociaż widzę, że zmieniły one dużo w postrzeganiu tej sprawy przez ludzi. Rodzina, z tego co wiem, nie odniosła się do nich, ale jeśli macie jakąś wiedzę na ten temat, to z chęcią się dowiem. To już wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Tak sprawa wygląda na teraz. Nie znalazłam niestety informacji o tym, czy zażalenie na decyzję prokuratury wniesione przez rodzinę coś dało. Chcę też dodać, że przez pewien czas miałam wrażenie, że może mogłam nie mówić o komentarzach cioci Mateusza, które przedstawiają go w całkiem innym świetle. Chciałam opierać się tylko na informacjach podanych przez rodzinę lub przez reporterów śledczych, śledzących tą sprawę, jednak pomyślałam, że są to już dane powszechnie znane i pewnie i tak byście sami napisali mi o nich pod filmem. Historia Mateusza, jak sami widzicie, wzbudza wiele emocji i od jakiegoś czasu też kontrowersji. Dla jednych to na 100% samobójstwo, a dla innych morderstwo. Ja sama nie wiem, co mam myśleć. Nie mieści mi się w głowie, że prokuratura i policja popełniła tyle błędów, nie zabezpieczając dobrze dowodów i samego miejsca zbrodni. Nie rozumiem też, po co rodzina miałaby zatajać przed policją informacje o liście pożegnalnym czy o problemach finansowych Mateusza. Zakładając oczywiście, że taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce. Po co również mężczyzna, chcąc popełnić samobójstwo, by tak kombinował? Po co by narażał rodzinę na taki niepokój związany z poszukiwaniami, a potem z odkryciem ciała w stodole? Sam Rafał Zalewski mówił, że był w okolicach miejsca odnalezienia ciała półtorej miesiąca po zaginięciu i nic nie czuł, nic nie widział. To też dużo daje do myślenia. Nie wiem, kochani, tak jak mówiłam na początku, zostałam z jakąś taką dziwną pustką. Dajcie proszę znać, co Wy sądzicie o tej sprawie, bo naprawdę jestem ciekawa. Jak zwykle dziękuję za wszystkie komentarze i subskrypcje. Mam nadzieję, że zauważyliście, że zmieniłam całą szatę graficzną, zmieniłam też intro. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Poprzednia też była fajna, ale taka trochę za dużo się może na niej działo. To była taka moja pierwsza zrobiona tutaj szata graficzna i jakoś tak, nie wiem, ta tutaj taka poddymiona z tym bijącym sercem w intro jakoś bardziej mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam również. Napiszcie więc w komentarzach, co sądzicie. Mam nadzieję też, że uniknę komentarzy, bo wiele dostawałam komentarzy, że intro i cała szata graficzna jest ściągnięta od Justyny Mazur, także mam nadzieję, że te osoby, które tak sądziły, teraz poczują się usatysfakcjonowane, że jest coś innego zrobione. No, ja już przerobiłam wszystkie sprawy, o których chciałam obowiązkowo nagrać podcast. Każda kolejna, mam nadzieję, którą będę teraz dla Was nagrywać, będzie taką sprawą, o której mało słyszeliście lub nie słyszeliście wcale, bądź słyszeliście, ale jeszcze Was ciekawi, co tam można się więcej dowiedzieć tutaj w tych historiach. Nie zdradzę Wam, jaka będzie następna sprawa. Zostawiam to jako taką nutkę tajemnicy. Cieszę się, że te filmiki, które dla Was nagrywam, pojawiają się w miarę regularnie, bo widzę, że jest w miarę krótkie są odstępy czasu pomiędzy filmami, także mam nadzieję, że ten filmik również, kolejny mój filmik, piąty, to już chyba będzie odcinek, też szybko się pojawi. Okej. Nie chcę też tutaj zanudzać. Odcinek wyszedł krótszy niż myślałam, ale też tego materiału nie było sporo. Ciężko było coś wyłuskać. Tutaj dokupowałam dostęp do archiwum z tygodnika Zamojskiego, do archiwalnych artykułów i z nich w sumie najwięcej czerpałam informacji. Jeszcze program Państwo w Państwie polecam Wam naprawdę obejrzeć, bo jest bardzo ciekawie
zrobiony. Dużo tutaj możecie wynieść informacji. Jest on w, dałam w linkach, w źródłach, w opisie. Także polecam. No, to wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia i uważajcie na siebie, a ja czekam na wasze komentarze odnośnie sprawy Mateusza Kaweckiego.